Cześć moi drodzy, pokażę wam dzisiaj ciekawy tutorial, jak będę siatkę o dużej rozdzielczości fazował. Bo mam taką ciekawą metodę, ale muszę do tego playna użyć. Jest taka opcja. W 32 Maxie nazywa się Conform, ale Blender ma też taką możliwość, że możecie za pomocą tego obiektu spłaszczyć tą wystającą część, a ja ją będę fazował. Mianowicie zaznaczę sobie siatkę o wysokiej rozdzielczości. Wybiorę sobie Shrink Wrap. Wybieram opcję Inside. Wybieram pipetę i zaznaczam ten obiekt. Dam sobie offset, bo możecie dać... zależy w którym miejscu offset. Następnie jak zrobiliśmy apply, to możemy to wybrać. Dajemy apply i usuwamy modyfikator. I możemy kolejną opcję wybrać. Dam sobie mirror, lustro. Widzicie jak ładnie tu fazował. Tutaj akurat mi się nie podoba, tutaj gdzie to widać, to tutaj jak macie taką wiekką linię macie, to możecie to usunąć. To znaczy ja się muszę to skupić, bo ta tu ologia akurat nie jest tu całkiem ładna, ale pokazałem wam co można zrobić. To mogę usunąć, bo to jest akurat nieładne. To w sumie też mógłbym usunąć. To w sumie nie potrzebuję tego. Tak, aby ta ologia nie była zbyt brzydka. Zależy jakie ustawienie. No i robimy to samo. Strasznie brzydką ogodę, moi drodzy, mam dzisiaj. Wybieram sobie modyfikator Shrink Wrap. Tą opcję. Target to będzie nasz plane. Muszę sprawdzić jeszcze jedno, moi drodzy. No i mamy ładny bevel. Co to jest? Mamy też project. A to też jest ciekawe. To chyba raczej nie będę z tym eksperymentował. O, tangent. Też ciekawa opcja. Tangent to jest w angielsku styczny. Tangent to jest styczny bardziej. A fajnie to wygląda. Jeszcze lepiej niż to, co zastosowałem przedtem. Zawsze możecie, moi drodzy, to poprawić tą ologię. Akurat możemy użyć też inny kształt. Tylko, że to za dużo czasu bym tracił na to. Sprawdzę, jak to będzie ze zwykłym kształtem wyglądał, bo jest to naprawdę ciekaw. No, w tym. Taki mebel sobie wymodeluję. Tutaj jest taka operacja revert, to kasuje nasze poprzednie operacje i jest przydatne. To można sobie schować. W filtrze możecie pozostałe rzeczy włączyć. O, widzę, że domyślnie te rzeczy zostały włączone. Bo to jest Blender 3.0 Alpha. Nie Alpha. Release Candidate. Już pokażę, która kompilacja. Bo mamy też About Blender. Została skompilowana 25 listopada 2021 roku. Kurde, co jest?
Właśnie to nie pasuje. Aha, mamy inną opcję. Co jest? Czy mam mi tak robi? Mamy różne opcje. Czekajcie, bo muszę się skupić. Co my godzę, że od razu wam nie pokazuję, trochę się zmagam z tym. Aha. Co mam mi tak dziwnie to? Tangent normal point outside. Zależy jaka opcja, moi drodzy. Coś mi tu nie pasuje. Dobra. Bo w tym wypadku to raczej to... W tym wypadku to raczej... Okej, okay, no czemu mi wchodzić cały czas? Co, moi drodzy? Pies mi przeszkadzał. Kurde, ten limpiat mi też przeszkadza. Mam jeden pomysł, ja chyba wiem w czym popełniłem błąd, bo to musi być płasko powierzchnie. Kurde, nie mogę tutoriali w ogóle dzisiaj publikować, bo cały czas ktoś mi przeszkadza. Strasznie mnie to denerwuje. Mam jeden pomysł, moi drodzy, jak mogę fazował kształt. Bo przecież chyba tylko mogę mieć taką powierzchnię jak ta. Kurde, muszę zaraz do pracy iść. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miał wolny dzień, to bym wam mógł duchę pokazać. To jest modyfikator, kurde, nie mam czasu, żeby modyfikator jakiś wpisać. A mam jeden pomysł. Może być tylko taka powierzchnia. No i zobaczymy teraz, jak to powinno zadziałać. Kurde. Bo to był mój błąd, moi drodzy, jak ja fazowałem kształtę. Ale teraz będzie działać, bo ta powierzchnia nie może mieć wewnętrznych kształtów. Ale co jest grane? Aha, już wiem w tym rzecz. Co, moi drodzy? Bo to nie jest z drugiej strony. Spoko, już wiem o co chodzi z tej strony. Nie, dobrze mi okazuje. To też zależy od tego kształtu, jaki mamy tu kształt. O, jak to edytuje, to w tym samym czasie modyfikator shrink wrap też się tak zachowuje. Ale już mamy trochę ładniejszy kształt. Wydaje mi się, że musi mieć więcej segmentów. Kurde, no. Sprawdźmy, moi drodzy. Tangent. Nie podoba mi się trochę tu rogi. Ale generalnie mówiąc, pokazuję wam jak to działa. Zależy jakie ustawienie. Spróbuję też obrócić w drugą stronę ten oligon. Zobacz, o, to jeszcze ciekawiej to wygląda. To co mnie drażni, jak używam ten modyfikator trochę. Te ustki się jakoś tak dziwnie zachowują. Zależy chyba od tego. Nearest vertex. Tangent normal project.
Sprawdźmy to. O, jest różnica. O, już lepiej to wygląda, zdecydowanie. Sprawdzę tu, moi drodzy, jak to będzie wyglądało. Kurczę, jednak muszę wam powiedzieć, że wolałbym z małą ilością poligonów pracować. Niezbyt ładnie to wygląda, jak mam za dużo segmentów. Nie polecam w ten sposób modelowania, tylko wam pokazałam, jak to działa.